Nie wiem, jaki nasz jest maksimum. Ten sezon pokazał, że możemy grać zarówno wspaniale, jak też i przeciętnie. Dlatego, ale to już, jak mówię, zostawiamy to wszystko za sobą. To jest jasny cel, finał Mistrzostw Polski, gra o Mistrzostwo Polski. Więc tutaj w mojej ocenie gra w finale to jest zupełnie inne rozdanie. To, co oczywiście, to, co wszystko się wypracowuje na przestrzeni całego sezonu, to jest bardzo ważne, ale gra w finałach wygrywa się przede wszystkim nie do końca umiejętnościami siatkarskimi, tylko duchem walki, po prostu sercem. No i to jest, co jest jeszcze poniżej pasu. No, no więc tego po prostu, kto ma tego więcej, ten zazwyczaj wygrywa Mistrzostwo Polski. Najważniejszy moment sezonu, na to pracowaliśmy cały rok, gdzieś te wszystkie treningi, które w tym roku miały miejsce, mecze, okres przygotowawczy był po to i taki był nasz cel, żeby w tym finale zagrać. Jutro będziemy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i zrobimy wszystko, żeby ten finał, pierwsze spotkanie wygrać. Jak to będzie, jak się to wszystko potoczy, to czas pokaże i jutro hala i siatkówka zweryfikuje, no ale my zrobimy wszystko, żeby pierwsze zwycięstwo było na korzyść Jastrzębskiego Węgla. To są dwa świetne zespoły, jak i my, jak i Zaksa. Dysponujemy świetnymi zawodnikami na światowym poziomie, więc to nie musimy nikomu przedstawiać. To jest zespół, mówię o Zaksie, który gra równie na przestrzeni całego sezonu i pokazuje naprawdę bardzo, bardzo dobrą siatkówkę. I co najbardziej zachwyca mnie w tym zespole, że to jest zespół młody, złożony z przeważności z polskich młodych zawodników, co jeszcze raz potwierdza, jaka siła jest jakby w Polsce siatkówki i ogrom talentów, który posiada ten kraj i że ci ludzie po prostu przychodzą, dopinają swojego ciężką pracą i później stają się siłą reprezentacji Polski. Później reprezentacja Polski odnosi sukcesy, więc wszystko się zazębia. Świetnie to wygląda. Ale my też mamy w swoim składzie bardzo, bardzo dobrych zawodników i na pewno zrobimy wszystko, żeby pokazać, że jednak doświadczenie jeszcze będzie odgrywać przez któryś czas swoją jakby wagę w tym wszystkim i że pokonamy ten młody zapęd. Wydaje mi się, że większość osób też tak typowała. My też pewnie gdzieś wewnątrz mieliśmy takie przeczucie, że spotkamy się z Zaksą i jakby wszystko się sprawdziło i wszystko jest tak, jak było pisane, czyli nasz finał z Zaksą. Wydaje mi się, że z perspektywy sezonu i gdzieś tam wszystkich meczy, które my i Kędzierzyn grał, no to byliśmy dwoma najlepszymi drużynami, które gdzieś tam w perspektywie całego sezonu najlepiej się prezentowały i wydaje mi się, że zasłużenie jesteśmy w tym finale. Tak jak mówisz, poprzedni sezon był bardzo podobny, to też mieliśmy dużo potyczek z nimi, gdzieś większość oni wygrywali, w tym roku jest podobnie. Gdzieś w sezonie nie za bardzo mogliśmy sobie z nimi poradzić ze względu na powiedzmy różne czynniki, ale już nie ma co o tym teraz mówić. No mam nadzieję, że historia będzie podobna jak w tamtym roku, gdzie w tym finale to my odnieśliśmy zwycięstwo i to my wygramy, ale tak jak mówię, no to jest całkiem inny rok, całkiem inni zawodnicy w drużynach, więc ja bym tak daleko w przyszłość nie wybiegał. Ten finał też jest do trzech zwycięstw, nie do dwóch, więc tego grania też będzie troszkę więcej czasu może na jakieś błędy, bo jednak jeden mecz jeszcze o niczym nie świadczy, więc no zobaczymy jutro, jak my, jak Zaksa przystąpimy, jak będziemy grali w tym pierwszym meczu finałowym. No pamiętam, ale że to już było i nie musimy tego rozpamiętywać, po prostu musimy się skupić na tym, co jest teraz. Uważam, że są zupełnie dwa inne zespoły, aniżeli rok temu. Dużo, dużo u nas się pozmieniało, dużo u nich się pozmieniało, dlatego te finały będą z pewnością inne. Oby tylko z takim samym skutkiem dla nas. Podczas Superpucharu padło określenie, że mam nadzieję, że będzie to dynastia Jastrzębskiego Węgla. Na ten moment wygląda to tak, że gdzieś na pewno jesteśmy mocni w lidze i można powiedzieć na arenie międzynarodowej, ale nie dominujemy aż tak, nie dominujemy jeszcze aż tak, żeby nazwać to można było dynastią. I
I to też trochę udowadnia, że jakby liga w naszym kraju jest bardzo równa i każdy z każdym może przegrać, bo tak jak mówię, byliśmy w finale Pucharu Polski, przegraliśmy, byliśmy w półfinale Ligi Mistrzów, przegraliśmy, więc jakby mam nadzieję, że pokażemy, że potrafimy grać, bo tak jak mówisz, no mamy zawodników w drużynie, którzy naprawdę potrafią grać w siatkówkę i prezentują wysokie umiejętności, ale wydaje mi się, że dwie drużyny, czy to jesteśmy my, czy to jest drużyna z Kędzierzyna, no to nie ma jakichś dziur w drużynie i nie ma słabych zawodników, więc ja bym się spodziewał jutro i przy przekroju całego finałowego spotkania, tych finałowych meczy, bardzo dobrej siatkówki, tak, taką mam przynajmniej nadzieję. Ja bym ten super puchar już zostawił na tej półce w gablocie Jastrzębskiego Węgla, bo to dla mnie, jako dla sportowca, to jest fajne wydarzenie, a to wszyscy wiedzą, że to jest początek sezonu, wszyscy się spotykają, kadrowicze przyjeżdżają z kadr, te zespoły jeszcze nie są ze sobą zgrane, taki sprawdzian, w jakiej to jest formie, ale to nie, jakby ten mecz nie daje żadnego odzwierciedlenia tego, co jest później na końcu, jak teraz. Ale dobrze mówisz, że później to oni cały czas jakby bili nas i okej, nawet z naszymi tymi wszystkimi perturbacjami, które nas spotkały w tym okresie, a to zostawmy to, bo to nie ma sensu, nie ma w ogóle żadnych tłumaczeń, po prostu Zaksa grała świetną siatkówkę i zasłużenie wygrała w tych wszystkich meczach. Ale finał to jest osobna historia i postaramy się zrobić wszystko, żeby ten tytuł mistrzowski został w Jastrzębiu Zdroju. Wydaje mi się, że w finale nie gra się przez przypadek i ciężko jest znaleźć się przypadkowo w finale plus ligi. Jest to bardzo mocna liga i przypadków tutaj wydaje mi się nie ma. Jakby postaramy się zrobić, żeby zwierzył podar koszulkę, ale tak jak mówię, ja bym się spodziewał ciężkich 5 meczy. Jeżeli będzie 5, to na pewno będą one niesamowicie ciężkie i emocjonujące, bo powtórzę kolejny raz, w finale nie ma przypadkowych drużyn i na pewno są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę, czy to z jednej, czy z drugiej strony. To nie jest sukces. Możemy z samą pewnością powiedzieć, że jeżeli, obstawiam, że tak się nie stanie i że to my wygramy, ale jeżeli ten finał będzie przegrany, o czym nie chcę mówić, to z całą pewnością możemy później jakby. Ale to znowu gadamy, że możemy, ja nie chcę na tym się skupiać, że coś złego się stanie, dlatego, ale to na pewno nie będzie przyjemny sezon dla nas, więc musimy zrobić wszystko, żeby po prostu pokonać Zaksę i obronić swój tytuł. Bardzo cieszy to, że gdzieś cała drużyna już jest powiedzmy zdrowa poza Wojtkiem, który ma cały czas problem z barkiem, ale gdzieś tam zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że raczej do końca sezonu on już jest wykluczony. Na pewno więcej trochę odpoczynku, takiego odpoczynku dla głowy, bo gdzieś w tych dwóch meczach rozprawiliśmy się z Bełchatowem i nie potrzebowaliśmy trzeciego spotkania, żeby ono decydowało o tym, kto awansuje do wielkiego finału. To też jest na pewno większy stres dla głowy. Gdzieś myśli się o tym, bo mieliśmy tą sytuację w ćwierćfinale z Gdańskiem, że jeden mecz decydował tak naprawdę o tym, kto awansuje do następnego etapu rozgrywek. Więc na pewno fajne było to, że to my zrobiliśmy jakby w dwóch spotkaniach. Gdzieś Zaksa musiała troszkę więcej może siły poświęcić na ten półfinał, a nam się to udało w dwóch spotkaniach zamknąć. To cieszy, bo tak jak mówisz, no 5 dni czy tam 6 takie stricte poświęcone na przygotowania do finału z zaplanowanymi dniami na odpoczynek, więc na pewno takiego okresu gdzieś nie mieliśmy, wydaje mi się, w tym sezonie, bo tego grania było naprawdę bardzo dużo i akurat super, że tak się ułożyło, że przed całym finałem mogliśmy się głównie skupić tylko na tych meczach. To też bym różnie bym rozpatrywał. Tak, dobrze mówisz, że nie pamiętam, kiedy mieliśmy tydzień na trening, na spokojne rozłożenia wszystkich sił, powiedzmy danie komuś troszeczkę ocapnąć więcej. To jest zawsze fajnie, ale nie zapominajmy, że zawsze też jest druga strona medalu, że na przykład Zaksa, chociaż rozegrała te 3 mecze z Arulonem, oni cały czas są na tej, grają po prostu, grają i jest granie i
wiesz, można powiedzieć, że to jest jakby fajnie, że my odpoczęliśmy przez tydzień, ale tak naprawdę to wszystko się zniweluje. To nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia w tych meczach, bo po prostu każdy będzie miał w głowie jeden cel, wygranie Mistrzostw Polski, jakie Zaksa, jakie my. Więc mi się wydaje, że te czynniki, jeżeli będą mieli znaczenie, to w jakimś bardzo, bardzo minimalnym, odległym stopniu. Ja gdzieś przy przedłużaniu kontraktu z półtora roku temu wiedziałem, jaki jest mniej więcej plan na drużynę, jak to będzie wyglądać. No i bez żadnego większego zastanowienia nikt mnie nie musiał przekonywać, żebym tu musiał zostać. Podobało mi się to, podoba mi się to, jak to wygląda. Mamy wspaniałą drużynę, która może wygrywać i sięgać po największe laury w Polsce i w Europie, więc czego chcieć więcej? Jeszcze raz powtórzę, ten zespół ma w sobie jak i młodość, takie doświadczenie, więc to taki fajna proporcja tego wszystkiego, która powoduje, że w pewnych momentach są zawodnicy, którzy już swoje zagrali, już swoje wygrali, i po drugiej stronie, powiedzmy, młodzi chłopacy, którzy są gniewni i chcą zdobywać, pokonywać wszystkich i wygrywać wszystkie trofea. Więc uważam, że to połączenie, które jakby fajnie ze sobą współpracuje. Ja nigdy nie miałem okazji grać, więc jeszcze nie wiem, nie mam tego doświadczenia, jak to się gra do trzech wygranych spotkań, ale wydaje mi się, że jest troszkę więcej czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, które mogą się wydarzyć podczas każdego kolejnego meczu. Gdzieś może jest więcej miejsca na błędy, bo jednak trzeba wygrać trzy spotkania. Wydaje mi się, że dużym atutem, jak nie ogromnym i największym dla gospodarza, jest też hala, bo będą kibice, nie jest to czas wirusowy i nie jest to czas COVID-a, gdzie rok temu graliśmy przy pustych trybunach i zdobywaliśmy to mistrzostwo. No więc zobaczymy, no, czas pokaże, ja też te doświadczenia nabędę, nigdy nie miałem okazji grać do trzech zwycięstw, teraz będzie taka okazja. Ja uważam, że to jest dobrze, granie z pięciu meczów do trzech zwycięstw, i uważam, że półfinały też również trzeba grać do trzech zwycięstw, bo grając do dwóch zwycięstw, to zespół, który przegrywa 2-0, później w trzecim może po prostu rzucić wszystko na jedną szalę, jakoś odwrócić losy tej rywalizacji. Są takie pasjonujące momenty w sporcie, a grając do dwóch zwycięstw, to przegrywa się jeden mecz i już jesteś pod ścianą. Jeżeli coś tobie nie wyjdzie, no to na razie. Tak. A więc gra do trzech zwycięstw w mojej ocenie jest po prostu prawidłowa i uważa się, że nawet jeżeli w jakimś małym stopniu jakiś zespół ma drobne, delikatne problemy, to też może wpłynąć gra do dwóch wygranych, tak? Jeżeli da się to jakoś załatwić i ta rywalizacja może przedłużyć się, potrwać więcej, więc są takie smaczki, no, rozegrałem parę takich meczów pięciomeczowych, będąc jeszcze w Zaksie, właśnie przeciwko Jastrzębskiego Węglowi. Pamiętam, graliśmy półfinał, to były świetne potyczki i chyba bodajże z pięciu meczy cztery skończyły się tiebreakami. Jastrzębski Węgiel wtedy wyszedł zwycięsko z tej rywalizacji i tak samo pamiętam, że z Rzeszowym finale też rozegraliśmy pięć spotkań, więc to zawsze takie momenty ekscytują, że każdy i nikt nie chce się poddać, i jeżeli tobie się wydaje, że jeżeli już prowadzisz 2-0 i już masz to wszystko na wyciągnięciu ręki, powiedzmy już masz taką pewność siebie, że zaraz po prostu podniesiesz ten puchar mistrzowski nad głową, a jednak sport tym jest piękny, że w każdej chwili może nastąpić jakiś zwrot akcji i wszystko może się potoczyć w inną stronę. Więc to jest piękno sportu i uważam, że gra do trzech zwycięstw jest sprawiedliwa. Najważniejsze, wydaje mi się, w sporcie jest, jedną z ważniejszych rzeczy na pewno jest gdzieś ten kontakt z kibicami na hali. Gdzieś w tamtym roku dało się to odczuć, że jednak czuliśmy, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polskie, ale przy pustych trybunach gdzieś to całkiem inaczej smakowało. Kibice oczywiście byli poza halą, gdzieś tam z nami świętowali, można powiedzieć, w jakiś sposób to zwycięstwo, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy już wszystko funkcjonuje normalnie, jakby
Hala gospodarza będzie miała duże znaczenie, bo jednak łatwiej się gra przed swoją publicznością niż na wyjeździe. I na pewno fajnie też zdobywać trofea przed własną publicznością, gdzie naprawdę w pewnych momentach, jak w tym sezonie już mieliśmy tego jakby w jakiś sposób oznaki, czy to mecze z Lubę, czy jakieś poszczególne mecze ligowe, to na pewno dużo daje kibic na hali. No jest, tak się mówi, jestem siódmym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że w rzeczywistości naprawdę tak to wygląda, że no jest duże wsparcie kibiców. To jest cała przyjemność i z całą pewnością to jest bardzo ekscytujący moment dla nas wszystkich, jak również dla kibiców całej siatkówki w Polsce, żeby to wszystko, to całe widowisko podobało się po prostu kibicom, a my postaramy się zrobić wszystko, żeby tak było, żeby te mecze stały na najwyższym poziomie, jak już powiedzieliśmy, że grają dwa najlepsze zespoły w Polsce, które mają w składzie wspaniałych, znakomitych zawodników o różnych charakterystykach, więc no, granie przy pełnych trybunach to zupełnie inna rzecz, aniżeli granie przy pustych trybunach, jak to było w tamtym roku. I z całą pewnością te hale będą wypełnione, jak tutaj w Kędzierzynie Koźlu, tak i u nas, więc zacieramy na to ręce, emocji nie zabraknie. I uważam, że nasi kibicy przyjdą i ugotują taki fajny kociołek z Aksie. Nie, nie jest to żaden zakład. Jeżeli chodzi o włosy, gdzieś w etapie ćwierćfinałowym z Gdańskiem, kiedy gdzieś tam byliśmy w dosyć dużym dołku, razem ze Stefanem gdzieś w pokoju gadaliśmy o tym, że jak będziemy w finale, jak uda się do tego finału dojść, to może coś tam zrobimy. I tak w sumie ten temat ucichł, nie rozmawialiśmy o tym za bardzo. No i wygraliśmy z Bełchatowem drugi mecz. Ja na następnego dnia poszedłem do barbera się obciąć i obok był fryzjer, który gdzieś tam przykuł moją uwagę, bo mi się przypomniało o tym, o czym rozmawialiśmy. Gdzieś Stefan też wcześniej do naszego wspólnego barbera mówił, że chciałby to zrobić i pytał się go, czy jest jakieś miejsce i to akurat było to miejsce, więc stwierdziłem, że jest się młodym, życie jest jedno, więc czemu by raz w życiu się nie zafarbować. No i tak po prostu gdzieś z automatu podjąłem taką decyzję. Nie trzeba było mnie do niczego namawiać, nie przegrałem żadnego zakładu. A włosy to nie zęby, odrosną. Tak naprawdę sądzę, że miesiąc, półtora już nie będzie znaku, więc jakby nie jest to żaden omen dlatego, że chcemy zdobyć złoty medal. Czy oczywiście chcemy zdobyć złoty medal, ale to nie jest żadne takie przeświadczenie, że to ma nam pomóc. Wydaje mi się, że włosy w żadnym stopniu nie wpływają na grę zawodnika. To jest po prostu taki jakiś, powiedzmy, mały, nie wiem, impuls, czy taki mały czynnik, taki, to tak ciężko to określić, po prostu tak zrobiliśmy. Zapraszam wszystkich jutro do oglądania, godzina 17:30, Polsat Sport, jeżeli nie Polsat Sport, to Hala Azoty, na pewno będziemy potrzebowali waszego wsparcia. Finał Plus Ligi już jutro, więc trzymajcie kciuki, wspierajcie nas.